Dzień dobry państwu. Witam w vlogu kręconym na szybko, na gorąco. Pewnie widać po mnie, że niedawno wstałem, ale bardzo mi zależy, żeby ten vlog pojawił się dzisiaj rano, jak najszybciej. Dlaczego? Bo wreszcie, nareszcie radosny vlog na dobry temat. Wreszcie zdarzyło się coś co jest dobre. Mam radosną, pozytywną wiadomość. Nie wiem jak Państwo, znaczy wiem jak Państwo, bo czytam Wasze komentarze. Wiem, że chcecie pozytywnych wiadomości, a ja mam bardzo głęboką wewnętrzną potrzebę przekazywania Wam dobrych wiadomości. I jak tylko jest okazja, to kurde, wstałem rado i to robię. Drodzy Państwo, o co chodzi? Ten wykres, który tutaj. Macie z prawej strony, on pochodzi z takiej strony epidemia koronawirusa, ale, to jest bardzo ważne, ta strona to jedynie agregat, na którym znajdujemy różne e, graficzne przedstawienia oficjalnych danych z Ministerstwa Zdrowia. To jest bardzo ważne. To co w tej chwili widzicie, to są oficjalne dane z Ministerstwa Zdrowia przedstawione w formie graficznej tak żeby łatwiej mi się na nich pracowało, łatwiej mi się je państwu przedstawiało. I co z tych danych wynika? Wynika, że drastycznie w przeciągu dosłownie tygodnia zmniejszyło się tempo przyrostu nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Tak jak jeszcze tydzień temu te przyrosty były o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset Ponad 100% tydzień do tygodnia od y, odpowiednich dni. Tak, dziś są to już od trzech dni, więc to, drodzy Państwo, nie jest pojedyncza y, anomalia, to już jest, drodzy Państwo, zmiana statystyczna, skoro trzy dni mają dokładnie taką samą cechę. Mamy już kilkanaście procent y, zwiększenia tempa przyrostów. Jeżeli. Nie, zejdzie, nie zajdzie żaden zewnętrzny czynnik, taki jak na przykład zwiększenie ilości testów, które może być na przykład wywołane sezonem grypowym, przez co ludzie będą mieli więcej objawów chorobowych, będą czuli się chorzy i będą chodzić się testować, albo nie zajdzie zewnętrzny czynnik w postaci na przykład. Nowych, bardziej czułych testów, albo na przykład pojawienia się nowego patogenu, i tak dalej. Jeśli nie zajdzie nowy czynnik, to już w przyszłym tygodniu będziemy mieli spadki ilości nowych zakażeń. Te zakażenia nadal będą gigantyczne, no bo teraz, drodzy Państwo, już mamy za dane za drugi, czyli za środę, to jest 56 tysięcy, prawdopodobnie za czwartek, no, nagrywam to przed oficjalnymi danymi za czwartek, prawdopodobnie będzie w okolicach 60 tysięcy, ale jeżeli dynam jeżeli, jakby, jeżeli nie zajdzie zewnętrzny, mm, zewnętrzny czynnik, to z analizy tego wykresu wynika, że za tydzień będzie już spadać. Co więcej. Jak spojrzymy sobie na wykresy, zaraz będę to dokładnie pokazywał, drodzy Państwo, i udowadniał. Co więcej, jak spojrzymy sobie na analizę fal omikronowych w krajach, w których ta fala omikronowa już przeszła, m.in. w RPA, to zobaczymy, że taki wykres fali omikronowej, jaki w tym momencie nam się jawi, jest naturalny, czyli omikron w populacji szaleje mniej więcej dwa tygodnie wzrostów, mniej więcej dwa tygodnie spadków i jest po fali mikronowej. No i mniej więcej tak mamy dwa tygodnie wzrostów, trochę dłużej, bo to wiecie, to nie apteka, tak mniej więcej. No i w tym gdyby to się sprawdziło, drodzy państwo, to na początku drugiej połowy lutego będziemy mieli po problemie, przynajmniej na jakiś czas, drodzy państwo i to jest świetna wiadomość. Z którą chciałem się z Państwem podzielić. I za chwilkę będziemy ją sobie komentować, jak to, drodzy Państwo, wpłynie na naszą rzeczywistość. Ale najpierw troszeczkę matematyki, żebyście, drodzy Państwo, wiedzieli, widzieli jak jest. Słuchajcie, bo to się zawsze, jak się liczy te kwestie związane z wirusem. To się je podaje taki sam dzień tygodnia do takiego samego dnia tygodnia tydzień temu. Na przykład, środa do środy, czwartek do czwartku, piątek do piątku to jest bardzo istotne. Podobnie jest przy zgonach. I o ile to też warto powiedzieć, bo o ile rozumiem, dlaczego na przykład w poniedziałki mamy drastyczne spadki zakażeń dlaczego na przykład o tej środy je wolno porównać do nie wolno porównać do, do wtorku, ani do poniedziałku, tylko na przykład poniedziałek trzeba porównywać do poniedziałku. O, to są poniedziałki. O tyle za cholerę i to rozumiem. no, Proste, bo dane z poniedziałku, znaczy w poniedziałek publikowane są dane z niedzieli. W niedzielę duża część punktów pobrań nie pracuje. Bo tego jeszcze ludziom bardzo nie chce się testować w niedzielę. Wolą to odłożyć. Na poniedziałek, czasem na wtorek. No. <śmiech> dlatego. <śmiech> <śmiech> Zapraszam. Dlatego w poniedziałki mamy mniejsze ilości zakażeń wykazywane. Natomiast, drodzy państwo, bardzo bym chciał usłyszeć oficjalną interpretację Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego, dlaczego mamy również falowania takie, że w poniedziałek i bodajże we wtorek, tak, w poniedziałek i we wtorek jest mniej zgonów. Bo co najmniej, moim zdaniem, co najmniej oznacza to, że system raportowania tych zgonów jest kompletnie niewiarygodny. I na przykład zgony z soboty są raportowane na przykład we wtorek albo w środę. No bo co? No, ludziom nie chce się pójść na test, to jest zrozumiałe, ale co? Ludziom, nie, lekarzom nie chce się zareportować zgonu albo zgody prawidłowo zareportowane przez lekarzy są nieprawidłowo publikowane przez Ministerstwo Zdrowia z innym dniem, no to by znaczyło, że te dane są kompletnie niewiarygodne. I to jest, drodzy państwo, taka łagodniejsza, całkowicie racjonalna, nie wchodząca w żadne teorie wersja. Chciałbym usłyszeć oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia na ten temat. A tymczasem wracamy do analizy wykresu. Drodzy państwo, wtorek, 2 lutego. Spojrzę sobie na, na kalendarz, jeszcze tego, żeby nie zrobić jakiegoś strasznego błędu. Wtorek 2 lutego, tydzień wcześniej, przepraszam, środa 2 lutego, tydzień wcześniej była środa 26 stycznia. Szukamy sobie 26 stycznia, drodzy Państwo. Okej, okay. czyli dziś, czyli dane za środę to jest 56 051. Wcześniej było 53 420. Czyli dokodujemy sobie prostej operacji matematycznej. 56 051. 56 051. Kurczę, proste działania, a jak to robię jedną ręką i jeszcze do Państwa mówię, to, to to się jakoś denerwuje. Już chyba zaczynam, przypominają mi się czasy, jak się robiło zadania przy tablicy. 56 051 minus... Minus 53 420. 53 420. Drodzy Państwo, to wychodzi 2631. Tyle w liczbach bezwzględnych. Zmieniła się na plus liczba nowych zakażeń w środę. W stosunku do środy z zeszłego tygodnia. I teraz sprawdzamy wartość procentową, dzieląc to przez. Wynik z zeszłego tygodnia, bo chcemy, jak to się zmieniło względem zeszłego tygodnia, czyli podzielić przez 53 420. Drodzy Państwo, to nam wychodzi około 4,9%. Zakrąglimy to sobie, drodzy Państwo, do 5%. To jest chyba niedużo. Zwłaszcza, że jak sobie weźmiemy tą. Zeszłą środę, czyli 26, środę, czyli 26, znowu spoglądam sobie na kalendarz, żeby nie walnąć jakiejś głupoty. Jak sobie odniesiemy środę 26 do środy 19, to wyjdą nam zupełnie inne liczby. I tutaj patrzymy, gdzie? O, 19 jest tu, zobaczcie. 19 było 30 tysięcy, czyli 53 420 odjąć odjąć 30 586 30 586 podzielić na, na podzielić na 30 586, 30 586, drodzy Państwo, to jest 74,6%, czyli w zaokrągleniu 75%. Wzrosty na poziomie 5%, w sytuacji, w której w analogiczny dzień, tydzień temu, był jeszcze wzrost o 75%, to jest gwałtowne wyhamowanie trendu i wskazówka, że za chwilkę ten trend będzie się odwracał. Moim zdaniem, odwrócenie tego trendu, znaczy, <laughs> obstawiałbym, drodzy Państwo, Piątek, ale jakieś tak dziwnie się dzieje, to też jakieś takie dziwne, tak jak bym powiedział, trochę anomalia. Jakoś rzadko kiedy w stosunku do nowych zakażeń trendy są odwracane, czy w ogóle bardzo głęboko zmieniane trendy w środku tygodnia. Zwykle te trendy się w poniedziałki zmieniają. To nie jest matematyczne i sugeruje, że coś tam te dane są takie... Takie nie do końca dobrze raportowane. Przypominam, że rząd już był złapany na tym, że musiał um, no, korygować te dane, bo się okazało, że, um, że źle raportowali. To było chyba w pierwszej albo w drugiej fali, chyba w drugiej fali. I, i potem zmienili i przestali raportować dane cząstkowe, bo wcześniej raportowali nie tylko dane centralne, Czyli dane za cały kraj, ale również raportowali dane bodajże za województwa, powiaty i chyba nawet gminy. I był człowiek, który to policzył i zobaczył, że to się nie dodaje. No bo. Liczba, liczba raportowanych danych za powiat powinna być równa w sumie raportowanych danych za gminy, które wchodzą w skład danego powiatu. Podobnie z województwem i całym krajem. No, czyli mówiąc krótko, suma danych cząstkowych powinna być równa danej za cały kraj, a nie była. I potem się okazało, że musieli tam chyba dopisywać ileś tych przypadków gdzieś tam i tak dalej. To bardzo duża wtopa. Zwróćcie też, drodzy Państwo, uwagę, że nawet wtedy, gdy kompletnie nie było żadnych nowych zakażeń, utrzymywana była liczba 150 tysięcy zakażonych, <laughs> o czym ja też alarmowałem, potem alarmowało tym, ale bardzo cichutko, media głównego nurtu i nic z tym nie zrobiono. Czyli albo te dane, jeśli chodzi o ilość, aktualną ilość przypadków, są zawyżone o co najmniej 150 tysięcy, które zostały przeniesione z fali trzeciej, albo mieliśmy takich ludzi, którzy zarazili się w, fal, w, 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 w fali trzeciej i nie wyzdrowieli aż do fali czwartej i nie umarli. Biorąc pod uwagę, że czyli pół roku by chorowali i nie trafili do szpitala. To jest praktycznie niemożliwe. Ja robiłem na ten temat vlog, drodzy państwo. <laughs> robiłem na ten temat vlog i po prostu o tym alarmowałem, pokazywałem i przypominam, drodzy państwo, że pacjentów z koronką się leczy nie za darmo. I teraz jest pytanie, czy na przykład tych ludzi niesłusznie wprowadzono do systemu, czy na przykład niesłusznie nie wyprowadzono z systemu i kto za to płaci. Rozumiecie, no. To jest kasa. I czy oni są też w tym systemie, w tych, to znaczy, kto za to ewentualnie płaci, bo czy oni są też w systemie na tych poziomach, gdzie jest rozdysponowywana kasa? To może być jeden z największych kwestii finansowych ostatnich czasów. Przypominam, że nakłady na system opieki zdrowotnej się drastycznie zwiększyły. Jakość systemu chyba spadła nawet. W związku z tym, no gdzieś ta kasa musi iść. Na pewno nie na dobro pacjentów. Ktoś te pieniądze, które myśmy podatnicy zapłacili, ktoś te pieniądze zarobił. Drodzy Państwo, ale żeby nie było wątpliwości, ja nie, nie podważam pandemii, broń Boże. Ja tylko zwracam uwagę, że system raportowania w Polsce może być, drodzy Państwo, nieadekwatny. I wiele wskazuje na to, że pewne rzeczy są dziwne. Na przykład Teraz mamy takie wielkie, straszne fale, a szpitale tymczasowe zdaje się, że stoją puste. W fali trzeciej były zapełnione, ale to po tym, jak wybuchła afera, że w fali drugiej stały puste. I zaczęła się robić w drugiej fali afera, że ej, ale szpitale tymczasowe stoją puste, masę kasy nasz kosztują, a stoją puste. I nagle w trzeciej. Zaczęły być pełne, ale tylko w trzeciej. Dobra, drodzy Państwo, lecimy dalej. E, e, poniedziałki porównajmy. Poniedziałek 31 to jest 33,480. Do poniedziałku w, w zeszłym tygodniu, czyli 29,10. To się równa wzrost poniedziałkowo o 4380. E, 10. Podzielić dla 29,000. 10. To jest, drodzy Państwo, 15% poniedziałek do, 15, do poniedziałku. Zobaczcie. E, środa do środy to już jest 5%. Poniedziałek do poniedziałku w tym samym tygodniu, dwa dni wcześniej, 15%. Ale to i tak jest drastyczny spadek, drodzy Państwo, bo jak zobaczymy te wcześniejsze dwa poniedziałki, czyli 24 do 17, to jest, drodzy Państwo, 29, 100. Odjąć 10445 podzielić na 10 445, to widzimy, że tydzień temu do dwa tygodnie temu to był wzrost o 178%. Tutaj, między 17 a 24 to był wzrost o 178%, tu już tylko, drodzy Państwo, kilkanaście, tak, a tu już tylko 5. I z matematyki by wynikało, że właśnie koło czwartku, piątku powinno być już mniej niż tydzień temu. Czyli że wykresik już nie będzie szedł w górę, tylko będzie szedł w dół. I tak jak mieliśmy dwa tygodnie ostrych wzrostów, tak mielibyśmy dwa tygodnie ostrych spadków i po problemie. To by była super sytuacja. Miejmy nadzieję, że no właśnie nie zajdzie. Żaden dodatkowy czynnik. Najbardziej się boję dodatkowego czynnika masowe testowanie. Chciano to wprowadzić, chciano regularnie co tydzień testować 15 milionów ludzi. Może też pojawić się nowy, bardziej czuły test, który taki. Może też być tak, że no, pojawi się jakiś nowy patogen, chociaż no, jakoś nie słyszymy ostatnio, że pojawiał się nowy patogen, więc to musiałby być ten upragniony przez niektórych wariant Polski. Nie on musiałby się pojawić tak nagle, szybko w, czasie, w trakcie fali. Zwykle te patogeny są, się pojawiają, są anonsowane przez media, a fale wywołują dużo, dużo później, prawda? Na przykład tam Delta była zaanonsowana bodajże w wakacje, a wywołała fale na jesieni, prawda? To byłby taki bardzo poważny ewenement. Um, Cały czas jest bardzo dużo zgonów. Co te, te zgony mnie bardzo niepokoją, drodzy Państwo. Zarówno wśród osób, które przyjęły preparat, jak i nie przyjęły preparatu i zarówno wśród ludzi, którzy są zakażeni, jak i nie są zakażeni, mamy bardzo dużo zgonów. To jest bardzo złe. Ja może nie, nie zniechęcam nikogo do szczepień, to nie to chciałem tutaj powiedzieć. Chciałem tylko zachęcić ludzi, żeby się domagali właściwego systemu opieki zdrowotnej. Bo, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W Polsce samych ludzi zaszczepionych Umiera więcej niż na przykład w takiej Wielkiej Brytanii wszystkich. Ok? Czyli nawet gdyby założyć, że tutaj jest, yy, no mamy dużo tych ludzi, którzy nie przyjęli preparatu, to nawet tych, którzy przyjęli preparat, odchodzi z tego świata w Polsce więcej niż w Wielkiej Brytanii. A Wielka Brytania jest sporo większym krajem. Czyli tutaj bardzo dużą rolę musi, drodzy Państwo, odgrywać <coughs> nic innego jak Poziom systemu opieki zdrowotnej, który w Polsce jest po prostu fatalny. I my musimy żądać, żeby został poprawiony. Bo jak nie, to drodzy Państwo, teraz o mikron, wcześniej Delta, za rok, miejmy nadzieję, w ogóle nie będzie koronawirusa. Ale fatalny system opieki zdrowotnej z nami zostanie i na inne choroby będziemy umierać. Tak samo częściej, młodziej, szybciej i może w straszniejszych warunkach niż ludzie na zachodzie. Mamy obowiązek domagać się, żeby wraz ze zwiększeniem wraz ze zwiększeniem nakładów na system opieki zdrowotnej szła poprawa tego systemu. I tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, w zdrowiu, do zobaczenia. Pa!